Dzień dobry. Zapowiada się super odcinek. Pomoc Zachodu dla Ukrainy przekroczyła plan Marszala dla powojennej Europy. Plan Trumpa na rozwiązanie konfliktu. Giełda w Moskwie drugi dzień z rzędu wstrzymała handel w związku z ogromnymi problemami z serwerami. Eksport towarów niesurowcowych spadł o jedną czwartą. Nabiulina przyznała, że banki nie są w stanie chronić ludzi przed oszustwami. Zapraszam. Dzień dobry, dzień dobry, witamy już czwartek. Kto zgubił kalendarz, to już wie. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jerzowski. Privet z Gniły Zachodzie, jak tu John powiedział, jesteście z Gniłym Zachodem, a my mamy dla was informacje z wspaniałego rosyjskiego miru. Pawle, chciałbyś przywitać ludzi, a może opowiedzieć o Pasku, to... Dzień dobry. Słuchajcie, ja nie będę przedłużał tych naszych przywitań. Ładny obrazek masz, Mateuszu, gratuluję. Gęś jednak się na coś przydała. Ja postanowiłem ją umieścić w takim naturalnym środowisku. Może i to pomoże z tymi jajami. Więc A, rozumiem, rozumiem. Próbujemy nowych rzeczy. Jeżeli chodzi o rosyjską giełdę, to nie za dobrze jest bardzo martwi, spadający gaz. Są i średnioterminowe prognozy i długoterminowe prognozy i we wszystkich tych prognozach ten gaz słabo wypada. I może o tym sobie opowiemy. Pozostałe rzeczy jak gdyby bez zmian. Jeżeli chodzi o dewizy, waluty, to się nic nie zmienia. Jeżeli chodzi o Brent i Urals, są, jest mała korekta, teraz są małe spadki. Natomiast jeżeli chodzi o rosyjski gaz, no to rosyjski gaz próbuje, słuchajcie, pobić rekord, jeżeli chodzi o minima i zbliża się do 23,10 za megawattogodzinę. Czy to osiągnie? Zobaczymy, bo tam mamy, już się zbliżamy do tego oporu, być może ten opór zatrzyma, no ale próba chyba będzie, wszystko na to wskazuje jeszcze w tym tygodniu. Dlaczego ten gaz spada? Krótkoterminowo pogoda, jest ciepło. Jest ciepło w Europie, skoro jest ciepło w Europie, to jest mniejsze zużycie, mniejszy popyt. Podaż utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. A długoterminowo, no to już mówiliśmy, zapowiadane nowe kontrakty, szczególnie te kontrakty afrykańskie, mogą sporo namieszać. Sporo też może namieszać nowy prezydent, bo jeżeli się okaże, że będzie to Donald Trump, to prawdopodobnie gaz popłynie do Europy jeszcze szerzej, ponieważ pan Trump zapowiedział, że nie będzie się przejmował. No, i to tam nieładnie powiedział o tych ekologach, i on będzie tutaj wspierał ten przemysł surowcowy. Pozdrawiamy również Bangkok. A my przejdziemy sobie, słuchajcie, do krótkich informacji. Bardzo dzisiaj ciekawe, i te krótkie, i te dłuższe. Zaczynamy od Centralnego Urzędu Celnego do Spraw Akcyzy który wezwał dostawców alkoholu do przyspieszenia procesu przenoszenia banderolowania alkoholu z Łotwy do Rosji. No i tutaj rosyjscy eksperci uważają, że ten ruch będzie groził podniesieniem cen importowanego alkoholu, głównie wina o 30%, to w krótkim czasie, a dochodzi, przypomnijmy, ta zmiana akcyzy od maja, czyli zwiększenie tej akcyzy no, i wszystko wskazuje, że ten importowany alkohol w Rosji będzie droższy. No i tu pewnie zaskoczenie jak to na Łotwie banderole. No tak, słuchajcie, jeżeli chodzi o importowany alkohol, to prawie tak 80% alkoholu do Rosji tego z importu przepływa przez Łotwę, szczególnie z Europy, tak? czyli z całej Unii Europejskiej. Właśnie na Łotwie są firmy, które zajmują się transportem i przesyłem alkoholu na teren Rosji. Czyli cały importowany alkohol 30% w górę, a później jeszcze raz. Może nie cały, tak zupełnie. Tak, takie są szacunki, że cały importowany. Natomiast on zupełnie nie jest. Cały, import, cały importowany jest na. Łotwie powiedzmy 80% importowanego alkoholu jest banderolowane na Łotwie, bo niektóre firmy mają własne systemy. Po prostu to kosztuje, tak? Mm -hmm. A Łotwa stała się takim hubem alkoholowym, jeżeli chodzi o banderelowanie. No ale już, już przerzucają się na perfumy, więc jakoś to zastąpią. Trzy zbiorniki, za to zapaliły się w składzie paliwowym pod Kurskiem. Po ataku ukraińskiego drona dwa zbiorniki zostały częściowo zniszczone, trzeci właśnie płonie. Zniszczeniu uległo od 300 do 500 ton paliw. W Pawle, bo miałem rozmowę na Twitterze przed programem, to można łatwo wyklepać. Tam nie ma żadnej zachodniej technologii, prawda? Nie, nie. To są po prostu zbiorniki, tutaj nie ma żadnego w ogóle problemu. E, jakaś technologia oczywiście jest, natomiast to nie jest jakoś, jeżeli chodzi o składy paliw, mhm. to nie jest nic skomplikowanego. Natomiast no jednak tam 500 ton to tak trochę boli, bo to są paliwa i to prawdopodobnie były składy dla wojska, tak? Powiedzmy sobie. A, no, to miło. No to, to blisko, blisko frontu tak, i to są jak gdyby zaopatrzenie dla, dla armii. E, tak, to najczęściej nie jest tak, że zbiorniki same e, bohatersko bronią. Najczęściej jest tak, że działa, o Rosjanie podają, że obrona przeciwlotnicza strąciła i w tym razem też tak było, wszystkie drony i szczątki tak nieszczęśliwie tych dronów zapaliły się i spadły na te zbiorniki. Tak, tak, najczęściej taki jest. Bo ja Skremat, myślę, że Ukraińcy... na początku nie ma ofiar, ofiary ranni i nawet śmiertelne ofiary najczęściej się pojawiają tak po od po trzech dniach, nawet do tygodnia pojawiają się tak. Mhm. Ktoś przejdzie i tak mówi, o, ofiara, o, ofiara jestem. <laughs> o, Ofiara, to, nie to trzeba z... to gdzieś zgłosić. Ja wiem, tak, tak, śmiejemy się trochę, no ale mhm. to, co oni w tej propagandzie robią, to naprawdę jest, że nada. Tak, Donald Trump zaproponuje, aby pomoc Ukrainie odbywała się w formie pożyczek. To w sumie, jeżeli by to uruchomiło źródełko. Tak, no Donald Trump teraz więcej wypowiedzi na temat Ukrainy. My sobie dzisiaj o tym powiemy, jaki ma pomysł, ponieważ przedstawił pomysł zakończenia konfliktu no i jak będzie ten punkt to sobie troszeczkę szerzej opowiemy natomiast od 15 lutego wracamy znowuż na Łotwę, czyli od dzisiaj no będą konfiskowane pojazdy z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi mhm. no i można powiedzieć, że to jest naprawdę problem, słuchajcie, jeżeli chodzi o Bałtyki, bo tych samochodów trochę jest część już przerejestrowała te samochody na łotewskie tablice a część nie no i to jest trochę taki policzek dla Rosjan. Jak widać, kraje bałtyckie w ogóle nie obawiają się albo być może się obawiają natomiast grają, można powiedzieć, bardzo ostro, ponieważ chcą przekazać wszystkie zarekwirowane samochody Ukrainie. A powiedz mi, czy jest zapowiadana, bo gdzieś mi to uciekło lustrza na propozycję po stronie rosyjskiej? Nie. Bo, bo tak sobie wyobraża, wyobrażałem, że jest taki handlarz, co jedzie w te i we w te. I tu a. ma rosyjskie tablice ta i trzeba i... zmienić na łoteckie, żeby wiesz, tak. żeby móc. Jeździć. O Jezu, zapomniałem, nie? Wrócił na, do Rosji, a tam mu zabrali wtedy samochód, bo na łoteski, No ale no, okej. Okay. Jeżeli nie. nie, no to rozsądnie, no bo ta, ten handel taki drobny pewnie by miał duży z tym problem. Mm. Korea hmm, północna, południowa. południowa a dobra, południowa. południowa, dołączyła do międzyresortowej platformy koordynacyjnej darczyńców Ukrainy. Gdybym przeczytał do końca te zdanie, to bym to by może się zorientował, że rzeczywiście Kim chyba by nie chciał. Administracja prezydenta Korei Południowej tak podała, platforma jest organem doradczym kierowanym przez G7, który ma pomóc w odbudowie Ukrainy. Co do tych finansów przeznaczanych na Ukrainę, to dzisiaj będzie bardzo ciekawa wiadomość ale to później. Tak, ciekawe, że te kraje azjatyckie coraz szerszy strumień pieniędzy wysyłają, bo my się cały czas często koncentrujemy na Europie i Stanach, natomiast z Azji zaczynają być może nie tak duże sumy, ale już odczuwalne <laughs> odczuwalne sumy w stosunku do Ukrainy. Mamy wypowiedź za to pani Zacharowej nie, nie wiemy, w jakim stanie była, jak to mówiła, natomiast powiedziała, że raczej groziła. Powiedziała, szkody wynikające z przejęcia rosyjskich aktywów przez Unię Europe Europejską znacznie przekroczą chwilowe korzyści. Mhm. I koniec, koniec. No, śpieszyła się, więc już nie wyjaśniła, o co jej chodziło. No dobrze, dobrze, pani Zacharowa. Na zdrowie. Nikki Haley poparła projekt ustawy o przekazaniu zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, donosi Bloomberg. Nikki Haley to jest ta kontrkandydatka republikanów, tak? O ile dobrze pamiętam. Tak jest, która nie ma szans, niestety. A wypowiada się bardzo rozsądnie i szczególnie, jeżeli I to jest dobrze odnotowywane, szczególnie, szczególnie jeżeli chodzi o Europę. Natomiast. Musiałem umieścić tą informację, ponieważ był wywiad z doktorem Napierałą. No i tutaj rząd Niemiec może potwierdzić, że kanclerz Olaf Scholz powiedział prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi w marcu 2022 o potrzebie wycofania wojsk rosyjskich z Kijowa. Poinformował o tym dziennika, dziennikarzy oficjalny przedstawiciel niemieckiego gabinetu ministrów Stefan Heberstreit. No i wycofali. No i wycofali. No i tu Olaf, widzicie? Jak ciemnie. Mm. 15 lutego, od 15 lutego. Yy, aha, to tu wrzuciłeś mi te łotewskie na koniec, drugi raz. Ty. A. Podstępny to... jesteś, chciałeś mi wpakować na łoteską minę. A, ale to nie masz więcej ich, to ja przechodzę. Jest. Do... A, no to ja, to ja przeczytam. Ostatni <laughs> niemiecki producent samochodów Daimler Truck, część Mercedesa. Sprzedał w 2024 swoje udziały w produkcji ciężarówek Kamaz. No i słuchaj, Kamaz już jest bez Mercedesa oficjalnie. Nie wiadomo komu sprzedał, zostało to utajnione. Ciekawa jest kwota, czy to będzie tak jak z Hyundai'em, że to dosłownie kilka złotych. Mm, kwoty nie znam też, znam no. tylko, że sprzedali i taki oficjalny komunikat firmy. Już tak. Jest. tak. Słuchajcie, to przechodzimy do dłuższych wiadomości. Jeżeli ktoś ogląda nas po raz pierwszy, a jeszcze nie nacisnął klawisza subskrypcji, a podoba mu się to, co słyszy, może to zrobić. Jest to bezpłatne, dzięki temu będzie widział nasze kolejne filmy na swojej karcie. Słuchajcie, pomoc Zachodu dla Ukrainy przekroczyła plan Marszala dla powojennej Europy. I to jest taka troszeczkę finansowo-historyczna ciekawostka. Wsparcie finansowe dla Ukrainy po inwazji rosyjskiej przewyższyły pomoc, jakie Stany Zjednoczone udzieliły krajom powojennej Europy, jeśli chodzi o Udział w PKB odbiorców. Wsparcie dla Ukrainy jest znacznie większe w ujęciu realnym niż plan Marszala po II wojnie światowej, powiedziała Odil Renald Basso, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Skala wsparcia Ukrainy ze strony krajów zachodnich. Jest już w tym momencie porównywalna z kosztami planu Marszala. W 1948 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły w ciągu 4 lat 13,3 miliarda dolarów 18 krajom Europy Zachodniej. Korygując to o inflację, dziś by to wynosiło Około 169 miliardów dolarów. Według obliczeń, chciałem powiedzieć klingońskiego ze Star Treka, ale to jest Kiloński Instytut Gospodarki Światowej, na dzień 31 października 2023 roku Unia Europejska, jej instytucje i Stany Zjednoczone przekazały łącznie 204 miliardy euro, co odpowiada 219 miliardów dolarów. Nie wszystkie obecne środki zostały już dostarczone do Ukrainy. Przykładowo instytucje unijne w tym Bank Europejski Bank Inwestycyjny przez kilka lat będą finansować Ukrainę, więc z obiecanych 77 miliardów euro na razie dostarczono do Ukrainy 23,6 miliardów euro. Jednak pomoc dla Ukrainy była dotychczas ustalana, udzielana przez dwa lata w porównaniu z czterema latami w ramach planu Marszala. W lutym Unia Europejska zgodziła się zapewnić Kijowowi kolejne 50 miliardów euro, czyli 53 miliardy dolarów w ciągu najbliższych czterech lat. Uwzględniając to wszystko, pomoc dla Ukrainy przewyższy płatności w ramach planu Marszala w ujęciu pieniężnym. Tu warto zaznaczyć, że plan Marszala był dla tych 18 krajów, a tu tylko dla Ukrainy. W to też nie wliczono środków, które zostaną wykorzystane do odbudowy ukraińskiej gospodarki zniszczonej w wyniku inwazji. Na to częściowo środki przynajmniej zostaną zabrane Rosji. Z tego zamrożonego pakietu. I tu wydaje mi się, że warto zaprosić Was już na komentarz dnia, gdyż jak sobie zliczymy liczby tego, co Ukraina dostaje, a tego, co Rosja wydaje, no to mamy taki odwrócony marszal razy dwa, a może razy trzy. Spróbujemy sobie dzisiaj po południu to wyliczyć. Władze Unii Europejskiej zatwierdziły plan wykorzystania na ten cel zysków zamrożonych z rezerw walutowych. W tym tygodniu depozytoriuszowi Euroclear, który posiada aktywa o wysokości 190 miliardów euro, nakazano utworzenie osobnego konta. O czym Paweł mówił, żeby się skarbówka belgijska, o ile dobrze pamiętam, do tych pieniędzy nie dobierała. Na który będą wpłacane zyski z tych zamrożonych papierów wartościowych. Jakbyś chciał coś dodać, to. Nie, myślę, że po południu sobie podyskutujemy, a teraz mhm. przejdziemy do następnej informacji. Tu jeszcze była taki komentarz, ktoś dał, że duża część nie trafiła na Ukrainę, tylko została wysłana w postaci sprzętu wojskowego. Może i dobrze. Bo tutaj cały czas Ukraina walczy z tą korupcją, a jednak, jeżeli dostaną już czołgi, no to wydaje się, że to jest lepiej spożytkowana ta pomoc, czy też pomoc humanitarną w postaci żywności, leków i tak dalej, niż mieliby to sami kupować, i gdzieś część tych pieniędzy by, tak jak w Rosji, zniknęła. Mhm. A my sobie przejdziemy do informacji, która była wczoraj. A którą. A to jeszcze nie ta. Do informacji dotyczącego Trumpa, ponieważ Trump zaproponował rozwiązanie konfliktu, oczywiście, zaproponował to we własnym stylu. Warto o tym powiedzieć, bo być może będzie to kolejny prezydent amerykański. No i jednak pomimo tego, że on różne rzeczy mówi i pewnie mu się jeszcze to trzy razy zmieni, to jednak myślę, że można posłuchać. Były prezydent USA Donald Trump planuje zmusić Rosję i Ukrainę do rozmów pokojowych, jeśli wygra on wybory prezydenckie w listopadzie. Tak podaje kontrowersyjny Bloomberg. Według nich ekipa Trumpa dyskutuje o możliwości zorganizowania szczytu pokojowego z udziałem prezydentów Rosji i Ukrainy zaraz po wygranych wyborach. Aby zmusić Kijów, Trump. Ma zagrozić zmniejszeniem wsparcia wojskowego, a w przypadku Rosji i Putina zagrozi zwiększeniem pomocy dla Ukrainy. Jakież to proste, prawda? Ponadto, pra, plan, Trump zamierza zmniejszyć zobowiązania wobec niektórych sojuszników NATO. W szczególności planuje ogłosić, że artykuł 5 Traktatu Państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, który przewiduje kolektywną obronę członka sojuszu w przypadku ataku, będzie miał zastosowanie tylko do tych państw, które spełnią wyznaczone cele wydatków na obronność. Tym samym zespół polityka dyskutuje w istocie o dwupoziomowym sojuszu NATO, czyli będziemy mieli lepszych tych... My będziemy frontów. tymi lepszymi. Super. ale też będziemy mieli tych gorszych co ciekawe jak gdyby Trump nie zauważa, że ci gorsi znajdują się tam gdzie szansa na ich zatokowanie że tak powiem jest zerowa no ale oczywiście tutaj nie przeszkadza mu ponieważ większość Czyli Amerykanów zostaje nie zostaje po staremu ale narracja dla wyborcy jest. Tak, no. jest, bo nie wie tak, gdzie jest Portugalia do końca i z kim tak, czy powiedzmy Hiszpania i Niemcy i Polska i tak dalej. A więc nie wiedzą, gdzie te kraje są często. Y, latem ubiegłego roku Trump powiedział, że gdyby, gdyby był u władz, powstrzymałoby to wojnę na Ukrainie w ciągu 24 godzin. Twierdzi, że zna Zełęckiego bardzo dobrze, a Putina jeszcze lepiej. Okay. W odpowiedzi ukraiński przywódca zasugerował, żeby Trump przyjechał na Ukrainę i zrozumiał, że się myli. Putin, mówiąc o możliwości zwycięstwa Trumpa w wyborach, powiedział, że dla Rosji byłoby jednak lepiej, gdyby Joe Biden pozostał prezydentem Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest osobą bardziej doświadczoną, Przewidywalną i jest politykiem starej formacji, ale będziemy współpracować z każdym amerykańskim przywódcą, któremu ufa naród amerykański, powiedział rosyjski satrapa. Czyli troszeczkę się obawia tego, co tam w głowie siedzi Trumpowi, bo w zależności od tego, jak stanie, to może zadecydować różnie. Okej. Okay. Biden jest dla niego bardziej taki przewidywalny. Nie wiem, myślę, że dla Trumpa Trump też jest mało przewidywalny, więc nie no ja mówię, że Biden jest dla Putina bardziej tak. przewidywalny. No E, dobra. Na większości świata myślę, tak, nie tylko tak. Nie. Tak, tak, Ale troszeczkę powiem ci te słowa mnie uspokoiły, że będą pomagać tym, co płacą. Tym, co nie będą płacić, to nie pomogą w razie ataku. Tak, bo to jest taka, wiesz. Retoryka... Mowa trawa teraz już, y, taka, a mhm. Portugalii w razie, gdyby Rosja ją zaatakowała, to nie pomożemy. Tak, nie. Okay. A Portugalia na to. No, gdzie? No, trudno. No, trudno. Nie no, groźny groźne oczywiście słowa. Takie słowa w ogóle nie powinny paść. Są skandaliczne według mnie. Hmm. Yy, no szkoda, szkoda, że tutaj Trump, jeżeli chodzi o partię republikańską, ma niestety większość głosów i zostanie nominatem. Ale to, co powiedziałeś, że wsparcie w formie pożyczek to też może być zmiękczenie, bo można udzielić pożyczki, później pożyczki po prostu, wiesz, z kasy. Nie oddać, tak. Mhm. Tak, więc to jest też takie. Wydaje mi się, że to idzie cały czas w dobrą stronę. Ja od samego początku nie panikuję, będzie dobrze. A przechodzimy do Rosji. Giełda w Moskwie drugi dzień z rzędu wstrzymała handel w związku z ogromnymi problemami z serwerami, które z tego zgniłego zachodu przyjechały i nie dają się naprawić. Problemy z importowaną infrastrukturą IT, która ogarnęła Rosję po sankcjach. Po zaprzestaniu dostaw do kluczowych zachodnich producentów dotarły na moskiewską giełdę. Platforma transakcyjna, na której codziennie ustalany jest kurs rubla, kapitalizacja rynkowa największych spółek oraz ceny rządowych papierów wartościowych w środę w Walentynki, drugi dzień z rzędu, napotkała na Problemy techniczne. O godzinie 10.36 czasu Moskiewskiego giełda, na której, według własnych danych, konta ma ponad 29 milionów Rosjan. Ciekawe, bo to jest bardzo dużo Rosjan. Zakończyła handel. Służba prasowa giełdy podała, że przyczyną awarii był błąd na głównym serwerze systemu transakcyjno-rozliczeniowego. Tu mamy informatyków. Może wiecie coś więcej, co to oznacza, bo dla mnie nie oznacza nic, poza tym, że jest jakiś error. Likwidacja trwała prawie godzinę. O godzinie 11:35 wznowiono działania. Natomiast to była już druga waria, gdyż dzień wcześniej, 13 lutego, giełda również wstrzymała handel na godzinę i 45 minut. We wtorek o 13.58 platforma transakcyjna wstrzymała działalność na giełdzie. Również wyjaśniając, że po prostu napotkała na błąd głównego serwera. Aby przywrócić operację, giełda wykorzystała system kopii zapasowych, ale następnego dnia. Hmm, to nie pomogło i znów, znów się wysypało. E, drugi dzień wstrzymania handlu spowodowanych błędem serwera. Mm. I Paweł, takie pytanie do ciebie, jako y, gracza na giełdzie. Ufał być mm -hmm. giełdzie, która się wysypuje technicznie dwa dni z rzędu i nie wiadomo, co się będzie działo? Czy to tak mm -hmm. pod, podkopuje zaufanie troszeczkę? Wiesz, co jeszcze nie? Moim zdaniem jeszcze nie. Mm -hmm. Hmm. Ale jeżeli. Y no bo to są dwa dni. Bardziej mhm. wiesz co, byłby problem, jeżeli to by się w dłuższym tak terminie rozszerzyło, nie mhm. wiesz, na przykład przez tydzień nie działa, potem działa, potem znika przez tydzień coś. Tydzień nie działa. No i ten problem już od kilku miesięcy jest, nie? No okay. to, to wtedy nie. Natomiast okay. jeżeli to są dwa dni, no to trochę tak jak masz w banku, nie? Mm -hmm. Problemy techniczne, jeżeli, takie te. Mm -hmm. Masz dobra. problemy techniczne, one też się zdarzają co jakiś czas? Czy z tego powodu zmieniasz bank? Najczęściej nie, jeżeli to jest sporadyczne, no ale jeżeli to by trwało dłuższy czas i przez na przykład dwa miesiące, czy trzy miesiące, czy pół roku miałbyś problemy, no to wtedy byś zaczął się rozglądać. No tu faktycznie te problemy raczej się będą nasilać. Zobaczmy. Ja jeszcze nie skończyłem. To teraz jeszcze dopowiem. Eee, moskiewska giełda nie jest osamotniona w problemach z serwerami i systemami przechowywania danych. W rosyjskich firmach masowo zawodzą sprzęty IT. Świadczy o tym gwałtowny wzrost zapotrzebowania na naprawy sprzętu IT, które w ubiegłym roku, słuchajcie, podskoczyły o 400%, podaje firma usługowa Mobius Technologies, kolejna bardzo y, rosyjsko brzmiąca nazwa. Powodem, oczywiście, są sankcje i problemy z dostawami, wyjaśnia y, zarządzający Mobius Technologies Michał Sizow. Na rynku rosyjskim po prostu nie ma nowych komponentów, narzeka. Albo są one bardzo drogie, a dostawa trwa zbyt długo. Szczególnie trudna sytuacja jest w przypadku sprzętu klasy korporacyjnej, który jest produkowany i dostarczany w pojedynczych egzemplarzach. Jeżeli w pojedynczych egzemplarzach, to najprawdopodobniej da się taką sztukę namierzyć i znacznie ciężej jest ją dostarczyć. Zauważa Aleksander Mukortow, szef działu rozwiązań dla przedsiębiorstw. Tak naprawdę, to jest jego cytat, tak naprawdę nie ma do niego części zamiennych i nie da się naprawić komponentów. Podsumował, e, więc no słuchajcie, to są takie drobne elementy, o których rzadko się myśli, ale duże serwerownie, duże jakieś takie sprzęty IT do obsługi korporacyjnej, no to nie są raz, że tanie rzeczy, dwa proste rzeczy, no i wymagają tej zachodniej technologii i wsparcia technicznego, nie? Tu chyba A też. To, no. W średnim terminie i długim terminie to zaczyna coraz bardziej ciążyć, bo tak rozwiązania chmurowe te zachodnie, Rosjanie mhm. są albo odcinani, albo istnieje ryzyko, że zostaną odcięci. A więc na przykład muszą przechodzić na własne data center. No a żeby utrzymywać to data center, no to muszą mieć serwis. No i teraz pojawia się podstawowy problem. Jeżeli kupują w imporcie równoległym, to problem wszyscy mają, i zarówno tacy detaliści, jak i większe firmy. No kupią coś z Kazachstanu no i teraz na przykład jak ci się zepsuje telefon czy serwer tak, no to najczęściej do kogo odsyłasz, no sklep tego nie naprawi w którym kupiłeś, musisz odesłać to do serwisu producenckiego jeżeli w tym momencie w Rosji nie ma serwisu producenckiego, a często te firmy że tak powiem powyprowadzały te serwisy no to musisz odesłać do producenta, no i teraz żeby odesłać do producenta musisz to legalnie zakupić, jeżeli kupiłeś to w impocie równoległym, to z punktu widzenia producenta kupiłeś to nielegalnie, no więc nie obowiązuje w tym momencie serwis gwarancyjny. Ale jeszcze to sprzedaj, bo jeżeli to są pojedyncze sztuki, to ktoś, kto sprzedaje w Kazachstanie, nie wiem, jakąś mm. serwerownię Intela, nie wiem, bo kto produkuje serwerownię, no to Intel po IP pewnie podłączenia wie, że to zostało podłączone w Rosji i wie, że sprzedało to gościom z Kazachstanu. No to, to mhm. też jest ryzyko tych sankcji takich wtórnych, nie? Więc kto będzie to sprzedawał, zwłaszcza jeżeli to są takie pojedyncze egzemplarze. Ale to się wiesz co, ci, którzy yy, będą, oni zawsze się znajdą. Tak jak to mhm. jest kwestia ceny tak naprawdę, tak? No jeżeli będziesz miał na tym marze, powiedzmy 200-300%, 400%. No to sprzedasz, tak, zawsze się chętny. No tak, jak kto sprzedaje narkotyki, są przecież nielegalne, nie? a chętni są, nie? Mhm. No to to tak samo, kto sprzedaje z części, które, na które są sankcje, no, no zawsze będą chętni, tak? Mhm. Tu chodzi o to, żeby ten proceder był coraz trudniejszy i on jest coraz trudniejszy z takiej prozaicznych właśnie rzeczy, że to wszystko jest fajne, no sprzedaż działa ci, potem przestaje ci działać i co z tym zrobić? Gdzie to odesłać? Tak. Kto ma ci to naprawić? Bo ile wiesz, sprzedasz, masz tą marżę, to na naprawie, no musiałbyś też mieć jakąś olbrzymią marżę, ale to nie są często, tak. Tu masz jakiś duży kontrakt, powiedzmy, nie wiem, tam sprzedajesz kilka tysięcy czy, 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 czy kilkadziesiąt tysięcy procesorów, no to robisz kontrakt, a jak ci się popsuje, no to kto ma to, no to naprawiać, nie? Tak. No, Możesz my... kupić sobie nowe, no to w ten sposób. A jeszcze, a jeszcze tą wisienkę pójdźmy na torcie na, góry, na górze do końca roku większość korporacji państwowych ma przejść na y, oprogramowanie tylko rosyjskie. Więc wyobraź sobie, to jeszcze będzie dodatkowy taki kamyczek, który. Wiesz co, ja nie wiem, żeby się nie skończyło, tak sobie niefortunnie nazwali Aurora ten system Linuxowy, żeby się to tak nie skończyło jak z tą Aurorą, tak. Hmm. No, ale okej. Okay. No zresztą jeden z systemów, na który będą przechodzić. No, okej. Okay. Zobaczymy. Dobra, a my słuchajcie, przejdziemy do tego, co zapowiadałem, czyli mówiliśmy wczoraj o eksporcie, no i skupialiśmy się na tym, że ten eksport spadł. Natomiast ja się przyjrzałem bliżej, jak to wygląda, i oprócz tego, że eksport surowców spada, jeżeli chodzi o wartości, ze względu na te ceny, że one były niższe, to również spadł. Wolumen eksportu niesurowcowego i nie mówimy tu w tym momencie o wartościach, tylko o wolumenie, czyli mniej Rosjanie wysłali, no i zarówno wolumen spadł, jak i wartość spadła. Wolumen niesurowcowego eksportu spadł o 23%. A jeżeli chodzi o wartości, to w, ty, w zeszłym roku 146 miliardów dolarów z niesurowcowego, wobec 190, czyli no 50 miliardów mniej, dużo. Mhm. Tak wynika z prezentacji tutaj Ministerstwa Przemysłu i Handlu. Wynika, że w tym momencie największy udział w eksporcie niesurowcowym stanowiły wyroby metalowe. No i tu możemy się domyślać, że cały czas jeszcze kontynuacja tych kontraktów, znaczy część tego tych metalowych to jest broń. No i w 2024 raczej to nie będzie rosnąć, bo nie ma nowych w tym momencie kontraktów, a te stare. No z nimi jest problem, jeżeli chodzi o ich realizację. Dalej produkty inżynieryjne 19%, produkty chemiczne 10% i produkty rolne 19%. No, i tu jedynie te produkty rolne jakoś sobie radzą, o tym, o czym mówiliśmy, ale kosztem trochę rynku wewnętrznego. Na tle. W spadku całkowitego wolumenu rosyjskiego eksportu tutaj mówiliśmy minus 28,3, duży spadek ten eksportu z 592 miliardy do 425, udział tego niesurowcowego musiał wzrosnąć. Tak, on wzrósł do 35% z 28, i teraz, aby zwiększyć wolumen dostaw, konieczne będzie zwiększenie. Konieczne będzie zwiększenie eksportu do zaprzyjaźnionych krajów, czytamy w prezentacji Ministerstwa Przemysłu i Handlu. No i tutaj mamy też dane, podają, że jeżeli chodzi o 2023 rok, mieliśmy wzrost 36%, Turcja, Chiny, 26, Egipt, 57%, no a to tam są małe dostawy, Brazylia, 37% i Arabia Saudyjska, 87%. Te ostatnie trzy kraje to są tam dosyć małe ilości, tak naprawdę istotne są tutaj Chiny i Turcja troszeczkę też. Słuchajcie, widzę, że rozgorzała dyskusja o IT na naszym czacie. Ja mam do Was propozycję i prośbę. Tak jak z Tomaszem zrobiliśmy program od Dinozaura do Putina. Jeżeli ktoś z Was dobrze się czuje w tym temacie i chciałby nam opowiedzieć, jakie będą konsekwencje, jak to wygląda od strony technicznej, to ja bardzo chętnie bym porozmawiał. Porozmawiałbym z kimś od IT, porozmawiałbym z kimś od kolejnictwa. Porozmawiałbym z jakimś pilotem lub serwisantem samolotów. Jeżeli oglądacie i chcielibyście wystąpić i opowiedzieć o zapleczu technicznym, to jak najbardziej zapraszamy do kontaktu na ekonomiarosji.gmail.com i może zrobimy taki wywiad, bo to są niesamowicie interesujące tematy, jeżeli wejdzie się w niuanse, których my oczywiście nie znamy. Więc tu do was takie od razu śle zaproszenie, a ja przechodzę dalej do problemów technicznych, gdyż to nie koniec na dzisiaj i po części się wiąże jedno z drugim. Mam na myśli na Biulinę, naszą częstą bywalczynię programów. Na Biulina przyznała, że banki nie są w stanie chronić ludzi przed oszustwami. No, niestety, taki mają klimat. Nie nastąpił jeszcze punkt zwrotny w walce z oszustwami finansowymi, stwierdziła prezes Banku Centralnego Elwira Nabiulina na forum cyberbezpieczeństwo w finansach. Banki nauczyły się chronić swoje interesy i ograniczać straty, ale klienci w dalszym ciągu pozostają podatni na oszustw, na oszustw, na powiedziała Nabiulina. Stwierdziła również, że wzrosła liczba skutecznie odpartych przez banki ataków, ale wzrosła także liczba udanych ataków. Widzimy prawie 1 200 000 transakcji bez zgody klientów, a środki osób traconych podczas tych operacji rosną. Dzień wcześniej regulator podał skalę strat w 2023 roku. Liczba transakcji dokonanych bez zgody klientów wzrosła o 1 trzecią i po raz pierwszy przekroczyła milion, właśnie te milion 200 tysięcy. Kwota skradzionych środków wzrosła o 11,5% do 15,8 miliardów rubli. Atakujący nie tylko oszukują ludzi. Ale coraz częściej zmuszają ich do zaciągnięcia pożyczki i wyłudzenia pożyczonych pieniędzy, więc już nie kradną środków, którzy, które mają Rosjanie, ale jeszcze dodatkowo kredycik. Co czwarty skradziony rubel został zaciągnięty przez ofiary na kredyt, a w niektórych bankach w połowie tak powiedziała Nabiulina, przytaczając statystyki banku centralnego. Widzimy, że inżynieria społeczna w coraz większym stopniu wpływa na oszustwa kredytowe, w których nie ma barier systemowych. Ludzie coraz częściej zaciągają wielomilionowe pożyczki i udzielają ich oszustwom. Są banki, w których nawet połowa skradzionych przez oszustów środków to środki pożyczone przez ludzi. Walka z tego typu oszustwami kredytowymi uważa za jedno z najważniejszych zadań na ten rok. Antidotum zdaniem nabiuliny mogłoby stanowić stworzenie tak zwanego okresu karencji dla dużych kredytów. Dzięki temu bank nie będzie od razu wydawał pieniędzy kredytobiorcy. Proponujemy zacząć od miliona rubli, ale możemy omówić kwotę, można omówić okres karencji między zatwierdzeniem pożyczki a emisją pieniędzy dla klienta. Tak, w tym wypadku powinna być jakaś przerwa, bo pożyczka w kilka minut jest oczywiście świetna, ale część osób, duża liczba osób ponosi na tym ogromne straty. Podsumowała. Dużo. Milion dwieście w rok. To naprawdę jest skala. To no. 1%, 1 Rosjan rok w rok jest okradany. Tylko w tej kwestii. Tylko w rok, tej kwestii. Tylko w tej kwestii. No więc. Nie, ale widzisz, że no, Rosja to jest kraj możliwości dużych liczb. Mówiliśmy o mandatach, mm -hmm. o pijaństwie. Tak. O oszustwach. Ja mówiłem, że ten przemysł, no, bo to można nazwać. To jest taki przemysł przestępczy, tak? Mhm. Tak, tak, tak. Już jest skala, że tak powiem, nie. To jest tak, że są jakieś całe grupy zorganizowane, tak? No, bo to nie jest tak, że to pojedyncze tylko osoby się zajmują, ale dosyć duże już grupy, które zajmują się tym w sposób masowy. Tak, słuchajcie, podpiąłem ten mail, bo widzę w komentarzach prośbę. Jeżeli ktoś się czuje na siłach, nie wstydzi się kamery, ma dobre gadane i wie o czym mówi, zapraszamy. Możemy zrobić fajny program z tego. A jeżeli się wstydzi i nie ma dobrze gadane, ale chce, to też zapraszam. Tak, ale wtedy wybierzemy tego, co ma dobrze. Będziemy brutalni. Nie, no, zapraszamy, oczywiście, pogadamy zapraszamy z Zapraszamy, zapraszamy z każdym. Tak. A my dzisiaj kończymy, widzimy się o 17. Dziękujemy, że tak chętnie oglądacie wczorajsze materiały i zarówno poranny cep, jak i lupę gospodarczą z Markiem Meissnerem, jeżeli ktoś nie widział. To jest możliwość. Przypominam, że jutro też spotkanie z patronami, fanami, osobami wspierającymi i widzami na comiesięcznym podsumowaniu życia kanału Kremlin Kashow. Tak. A ja dziękuję ze swojej strony. A ja jeszcze dodam, że w sumie poza pociągami, samolotami, IT, jeżeli słyszeliście, że gdzieś Rosjanie mają problemy, leki, cokolwiek w sensie, my bardzo chętnie rozwiniemy te tematy. Więc tak. Miłego Trzymajcie. dnia. Trzymajcie Cześć. się. Cześć. Materiał ten powstał dzięki wsparciu społeczności patronów. Jeżeli chcesz wesprzeć autora i konkretny format, zapraszamy do linku w opisie pod filmem. Dziękujemy. Spasibo, spasibo.